Ruszyły przygotowania do pierwszej po-covidowej wigilii dla samotnych organizowanej przez Fundację Wolne Miejsce. To oznacza, że w tym roku wszyscy znów stacjonarnie spotkają się przy wspólnym stole w Katowicach. Fundacja organizuje wigilię w 30 miastach jednocześnie, ale to właśnie ta metropolitalna w Katowicach jest największa. W tym roku organizatorzy nie ukrywają, że spodziewają się rekordowej frekwencji. Wstępnie przygotowują się na 5 tysięcy potrzebujących. W tym roku nowość, co prawda w hala MCK, ta sama co w poprzednich latach, ale prosimy o to, żeby każda osoba potrzebująca skorzystała z takiego zaproszenia. Wydajemy je oczywiście bezpłatnie w naszych sklepach socjalnych i społecznych w Katowicach, na ulicy 1082 i na ulicy Świdnickiej i tak samo w Tychach w sklepie społecznym. Tam wszędzie można takie zaproszenie otrzymać i zgłosić się na wigilię. Organizatorzy podkreślają, że zaproszenia dostępne są dla każdego i mają służyć wyłącznie doprecyzowaniu liczby gości. Na tegoroczną kolację wigilijną zaproszeni zostaną również obywatele Ukrainy. Fundacja Wolne Miejsce w swoich mediach społecznościowych opublikowała listę produktów, które potrzebne są do przygotowania tradycyjnych posiłków. Potrzeba m.in. 60 tysięcy sztuk pierogów, uszek, 3 tony karpia i kilkaset kilogramów warzyw. Potrzeba również rąk do pracy, dlatego organizatorzy poszukują wolontariuszy. Potrzebujemy około kilkuset osób, co najmniej 300 myślę. Każdego dnia na kuchni i we wszystkich innych działaniach w tym tygodniu przedświątecznym pracuje około 100 osób. Wszystkie spotkania wolontariuszy odbywają się w każdą środę tutaj właśnie, gdzie jesteśmy, czyli w naszym sklepie socjalnym w kawiarence Spichlerz na Tysiącleciu. Jest też możliwość dołączenia online, zawsze robimy live'a, na którym podajemy wszystkie najważniejsze informacje, także nie trzeba być osobiście, a wystarczy się podłączyć, żeby wiedzieć, do czego akurat kogo potrzebujemy. Wolontariuszem może zostać każdy, jednak do pracy w kuchni konieczne jest posiadanie książeczki sanepidowskiej. Darczyńcy niezbędne do przygotowania wigilii produkty mogą dostarczać bezpośrednio do fundacji, a wielkie gotowanie rozpocznie się 19 grudnia.